Także tego, dzisiaj będzie kolejny sprzęt, coraz częściej się tego robi, sprzętu z innych źródeł niż z tego co zawsze, czyli kupowanych na giełdzie. Rozpakuję to, bo nie wiem jak nagrać. No dobra, już mamy odsłoniętą. Scyzoryk położyłem, tam jest, dobra. O kurde, no to trzeba w drugą stronę chyba. Też się stało i trzeba było w drugą stronę. I to z dwóch stron, dobra. Także tego. Otóż tak. Te opiany, one się przydadzą. Folia się przyda. To jest prawdopodobnie usztywnienie. I to też jest usztywnienie. Styropian to się przyda. Trzeba wszystko nie na chama. Bo to się zawsze przydaje. A potem kiedy jest potrzebne, zawsze tego nie ma. Styropian wypada. Muszę to do środka pakować z powrotem. Te mniejsze. Zostaw to. Bo się psy nażrą i będzie lipa. To jest jeszcze inny. Ten. Trzeba wyciągać to wszystko. Jeszcze jeden. Dobra. No to tak, mamy jeden sensor. Jest to. Wyciągnę to wszystko od razu. Takie teraz. Te problemy są. Techniczne. I nie tylko. Jest tak. Jest. Robimy to tak. Może widać cokolwiek, może nie widać cokolwiek. Dobra, teraz powinno być widać. Otóż tak. Mamy tutaj. Mamy tutaj oto DT37. Bardzo fajne radyjko ogólnie jest. Jest. Tutaj trochę odskakuje, tak jak w DS18 moim. Coś tam smaru chyba nie ma na kółeczku tutaj. No tu jest, no ale to trochę mało. O, tu się kółeczko nie kręci. Nie no, kręci się. Smaru na nim nie ma, dlatego tak się dzieje. Nic groźnego. Nic trudnego do naprawy. Właśnie to nie do naprawy nawet, bo to wszystko działa. Nie urwie się. CD się otwiera, osłona, on jest podświetlone, mi się to właśnie podoba, laser jest jak w DS18 chyba. Zostaw to. Kicia idź stąd. Trochę dziwaczne to CD jest. Jak otwierane od przodu. Uchwyt jest wszystko, mały, fajny taki sprzęt, ciężki, dość to trafo jest z jednej strony, to jest przeważa na tą stronę. Liście słuchawkowe. Otóż tak, nie ma anteny. Nie ma anteny. Tu będzie antena. Uchwytu też nie ma, ale ten uchwyt zdaje się być. Będzie taki. Co to dla mnie za problem? Ja to anten to też się nawymieniał. Sprzęt o tyle ciekawy, że on może tu widać, może nie widać. Ciągnie 60 W z sieci, ma 20 W na kanał. Takie małe radyjko, taka moc. 20 to rzekomo, tu była nalepka 20, 2 razy 20 W RMS albo 240 W PMPO. Głośniki bardzo ładne, mi się podobają. Tylko trochę już poszarzałe lekko, ale nadal widoczne. Ja lubię jak są widoczne głośniki. Power Blaster, Equalizer. Jest to kabelek myślejący. Pilota nie ma, ale pilot będzie dobry od DS18, który się już do niczego za bardzo nie nadaje. DS18, nie pilot. DT67 ma szansę grać. Coś lotu w nim w środku. O, kot do pudła wlazł. Koty takie są. O.
Uciekła, nie lubi mi ona. Dobra, wyciągnę to. Dobra, to znowu ja. I znowu kot. Testujemy. Magnetofonu chyba. Laser ten został. Dzisiaj to wysyłam, więc mogę go do C45 wstawić. O, tutaj nie ma sprężynki. No tak. Lady Punk składanka na nagrywanym. A ta kaseta na razie do testu się przyda, bo nie mam pod ręką żadnej kasety, bo wszystkie zaniosłem tam razem z NX1. Przyciszę go, żeby nie ryknął. Przyciszę wieżę. Do stroje. A reklama się włączyła. Mamy radio ustawione. Dlatego w Carrefourze buty sportowe dziecięce. Podświetlenia nie ma. To JVC. To jak to stan techniczny zobaczymy. Tu zobaczyłem, to jest pęknięte. Osmona radiatora. Popękana jest. Tego nie widziałem, ale ja to też mało rzeczy widzę, także. To nie problem, bo to ma grać, a nie wyglądać, a tym bardziej tył. To ma imprezy jakieś plenerowe, nagłaśnić, nie będzie się chciało targać wieży. W ofercie studia techniczne i ekonomiczne. Studiuj w Płocku i uzyskaj dyplom Politechniki Warszawskiej. Dowiedz się więcej na pwplock.pl. Hej, nocne marki! Specjalnie dla Was w sklepie online Lidla. Wieczorne okazje cenowe. Od poniedziałku do piątku obniżamy ceny wybranych produktów. Już od 17 do północy. Bas wieżowy jest, dosłownie. Codziennie nowe okazje. Budująca oferta, tak. Gdy wokół ceny materiału. Lipy nie ma, to nie można powiedzieć. Flat, beat, pop, clear. Tego trybu nie było na przykład w B550. 98 za metr kwadratowy. A wełna szklana Ursa Home 40 już za 11 zł 11 groszy za metr kwadratowy. Na aux przełączyć. Można. CD. CS. Oczywiście sopran w tyle jest, bez ACS-u. ACS nie jest płynny, to jest problem. W B550 było to samo. Punk, lata 90 już. Szafka rezonuje. Bardzo fajny sprzęt. Pokrętłem głośność ustawiana. To znam. Koncertowo to gra, naprawdę. Kurde, to nie inną wieżę porobi. Z EG20 będzie porównanie. Raczej, nie inaczej. Z NX1, bo z technicznym to nie ma co.
Robi wrażenie. DS-18, DD-37 trochę będzie. Tuner. Widać wyświetlacz? Widać wyświetlacz. Bo ja tu świecę lampą, to go nie widać. Ciekawe co bez anteny odbierze. Panasonic to Panasonic jednak. Dwie stacje spróbuję. No Radio Maria to wiadomo, bo nadajnik teraz okna widzę. Diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie. Radio Wiktoria bardzo ładnie. Utrzymuje prawidłowy poziom. Na Radio Kół też nadajnik prawie że widzę. Zobaczymy. Miłego dnia życzę sponsor Agromas, lokalny dostawca antena do robienia i nawozów. Kutno, Łąkoszyńska 127. Zobaczymy te kolejny punk. Sponsorem prognozy pogody jest całodobowa apteka Medest. Kutno, ulica Mickiewicza 5. Sponsorem programu jest firma Hurt. Zgaszę światło, bo tu fajne jest podświetlenie w tym sprzęcie. Zielone. Lubię takie bajery świetlne. Siedem, osiem, dobra. Słabo widać wyświetlacz. Czysty dźwięk. I sztuczno sopranowy. Lepszy od DS-38. DS-18, ale D50 nie. Fajny jest, ładny sprzęt. Ale to nie to samo. Zobaczymy ustawienia korektora. Odpięcie na fulla. Zaletą, potężną zaletą jest głośność. On jest bardzo głośny. On nie jest taki cichy jak dostał do DS-25. Jak na DS-18 też jest cichutki. Tak na 20 watów to wiadomo, nie no. Ale jednak jest głośny. Coś nawet, może trochę jak DT-505. Sopranowy bardzo jest. Basu nie mam, chociaż to ma bas większy, powiem szczerze. Ale powiem szczerze, kurde, niezły. Niezły sprzęt. Mało jest, takie rozmiary brzmi bardzo fajnie. Dużą zaletą jest SG20. SG20W dokładnie, dwukasetowy. Głośniej, nawet każdy sprzęt gra CD głośniej, nawet B550 gra głośniej, to także to też może grać CD głośniej. No może, gra głośniej. Ale ten gra CD, ten gra z radia. I powiem szczerze, to nie jest ciche, to jest bardzo głośne. Nawet kabum mu nie podskoczył, no to jest już... W szoku jestem, ale kurde, oba są dobre. Ten ma bas normalnie jak wieża. No to trochę to głośność właśnie, no wiadomo. On ma mniejszy pobór mocy od tego. 33 W. Skumacie? Skumacie to?
Cóż za paradoks. Tego Lasergensa odpalimy na kasetce. Tutaj mamy kasetę. Jakieś wydanie polskie z lat 80. pirackie. 80., 90. początku. No tak, magnetofon. Nie przełącza się automatycznie, jak na przykład Sony niektóre. FS-340, no wiadomo, nie podskoczy. FS-340 jest cichszy, ale jest... ładniej brzmi po prostu. Ale co nie znaczy, że to brzmi tandetnie, no... no ładniej od ED-SNET-7 chyba. No, też porównam z ED-50, no ED-50 wiadomo, lepiej od tego, bo ma basy. Ale to nie brzmi chociaż tak sztucznie jak ten, jak ED-707. Brzmi, mam wrażenie, głośniej. I czyściej na dużej głośności, bo przynajmniej napięcie nie przysiada na tym. No to cały czas podświetlona, mi się to właśnie podoba strasznie, to podświetlenie. Podświetlenie płyty mi się tym podoba bardzo. Jedna kieszeń działa, druga kieszeń nagrywająca. Zobaczymy sobie. Może teraz odwrotną stronę. Źle wsadziłem taśmę. Podobnie brzmi. W podobnym stylu. Fajna muzyczka ogólnie. Szkoda, że takiej nie ma. Koto, Lasergens. Czy nawet Jean Michel Jarre nie robisz tego samego co kiedyś. Marek Biliński to samo. Słowem. No bardziej trzema. Lipy nie ma. Naprawdę lipy nie ma. Kota przestraszyłem. Tu trzeba zrobić magnetofon. To się go spróbuję zrobić. Ja tam kasę słucham, to będę kombinował. To porównam do wiesz, no do DT-505 za bardzo nie ma co. Bo niemu to może co najwyżej podskoczyć CT-980. Czyli podobne na przykład DT-690, bo DT-690 chyba nie było, bo możliwe, że był. D660 to mu nie podskoczy. Ja wiem, że wszystkie ćwiczenia fitness, cztery głośniki, odbywają się przy akompaniamencie muzyki reggaeton. No, duży radiator, jest pasek. Pasek jest nieoryginalny, ale jest pasek. I on ma metalowe. Ja tamtego nie dałem do tego, do B550, bo aparaty były na plastikowe. Jak się podnosiło, to się łamały. Jakby się połamały. Wtedy spadł. Jeszcze nie spadł. Ale prawie by. Raz by było. Jest jack słuchawkowy, jest aux. I do gitary, jest do mikrofonu. O, to jest przełącznikiem połączony. Kurde. Można mikrofon włączyć, śpiewać. 12V zasilanie, akumulator, baterie. Może w środku był kabel, a ja wziąłem swój. Nie było kabla, ale. Ale kabel to jest nalepeczka jeszcze. Na słońce z tyłu. Oryginalna. Co tu była? Czy oryginalna? Nie, to JVC. No i 43W świeci. Dobra. Koniec tego. Na razie 20 minut nagrałem. Niech się skończy na 25 sekund.